Witam was, moi drodzy, w odcinku 7. W ostatnim odcinku utopiłem drona. No i suszył się właściwie 3 dni i chciałem teraz zobaczyć, czy coś z tego będzie, czy nie. Więc zobaczmy. Masz radę, stary. Wierzę w ciebie. Nie wierzę. Trochę mi się obdrapał tutaj. Kamerka mi się trochę obdrapała, ale on ogólnie działa. Czekaj. Świeci się na czerwono. No nic, trzeba go podłączyć do kontrolera i zobaczyć. Odczaję z ciekawości. W ogóle to przyszła mi deska Backfire. Szybko strasznie. Spodziewałem się jej dużo później. Natomiast chciałem zobaczyć, czy działa dron. Chciałem wam pokazać, co się dzieje po utopieniu i czy da radę w ogóle go odpalić jeszcze, czy będzie działał. No i zobaczymy. Pierwsza oznaka, jestem w szoku. Powiem wam szczerze, że nie wierzyłem, że ten, że będzie działał. A widzę, że jest szansa, więc no zobaczmy. Pisze, że jest battery error. No, może być uszkodzenie jakieś, idę zobaczyć. Uszkodzenie jakieś wystąpiło niestety. Będę próbował się kontaktować z DJI-em. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A teraz chciałem wam pokazać dechę. Deskrolka elektryczna Backfire. Kurde. Jest kosa. Możemy odpakowywać. To jest deska na dużych kołach. Słuchajcie, decha wygląda niesamowicie. No kurde, jakość wykonania jest naprawdę. Naprawdę, no super. Nawet się nie spodziewałem, powiem wam na żywo, że będzie tak wyglądać dobrze, jak wygląda. I jest naprawdę, naprawdę niezła. Jest już troszeczkę ciemno, także jutro pokażę wam, jak ona wygląda, jak jeździ i tak dalej. Bo wybieram się do Korku z Sylwią, więc będę miał okazję ją przetestować. I powiem wam, że testowanie tej deskorolki wraz z naszą wyprawą do Korku właśnie będzie w następnym odcinku. No ale... Co zauważyłem, często w deskorolkach takich elektrycznych silniki, na przykład tutaj, one są takie ogromne, są w ogóle na zewnątrz, mają jakieś takie paski i w ogóle jakoś tak, nie wiem, dziwnie to wygląda. Tutaj natomiast to wszystko jest pochowane, te silniki są w środku. Bateria wytrzymuje na około 30-35 km. No wygląda naprawdę solidnie, super, super fajna decha. My już jedną, właściwie to mój syn, jedną dechę Backfire'a już ma. Taką szosową i pożyczałem sobie od niego właśnie ją. I zakochałem się po prostu w jeździe na deskorolce elektrycznej. Uważam, że deskorolki Backfire są świetnym kompromisem ceny do jakości. Jeśli zainteresowani cenami i ogólnie jak wyglądają te dechy, jaki mają asortyment, możecie sobie wejść w link poniżej. To jest mój link afiliacyjny i tam możecie sobie obczaić, jakie są ceny. Te ceny są w dolcach, ale powiem wam, że tak naprawdę czasami to chyba lepiej, bo kupujecie bezpośrednio z ich źródła, z oryginalnego sklepu. Ja znalazłem gdzieś tam deskorolki Backfire w Europie, one były dużo droższe. Można sobie wejść na tą stronę internetową, oni mają kody promocyjne. Ja wpisując kod dostałem ją około $150 taniej. Później płacąc PayPalem po prostu przeliczyło mi to na euro. Wyszło mi to około 1000 euro z przesyłką. I tak wygląda mniej więcej sprawa z tymi dechami właśnie Backfire'a.
Także shipping jest na Europę, na cały świat, mają magazyn w Niemczech. Kupiłem ją 25, przyszła 10, więc jest 2 tygodnie, a pisało, że może iść w granicach 30-35 dni, także no postarali się, fest. Powiem wam, że jest stabilna, wygina się fest, świetnie się stoi na doku, na desce, no baja. Będziemy testować. Super. Daj pipik. Ale mam dechę. Będziesz jeździć na desce? Bulldog jeździ się na deskach. I zobaczycie, co ta decha potrafi. Wydaje mi się, że piszą czasami, że to jest all terrain dechy, ale gdzieś tam oglądając proszę ja was recenzję desek, okazuje się później, że to są po prostu deski komfortowe do jazdy po chodnikach, po prostej nawierzchni. Natomiast można sobie spokojnie przejechać po trawie, można przejechać przez taki jakiś nieciekawy teren i na pewno to nie sprawi nam problemu. Ja przewróciłem się na syna desce jakiś czas temu, gdyż po prostu zagapiłem się i zahaczyłem o trawę jednym kołem. Zjechałem jak gdyby z trasy i no i pol przeleciałem i wyglebiłem się fest, także zapomniałbym o jednym. Akcesoria. Wow, mam naklejki. Naklejki, lubię naklejki. Backfire, ale czad. Fajnie. Jedna będzie tutaj na pewno na biurku. O, pilocik. Pilocik z wyświetlaczem. Ja to wszystko wam pokażę. No nieźle to wszystko, powiem wam, działa. Ja wam to wszystko pokażę na żywca. Ja wam pokażę to, jak będzie dobre światło, bo już się ściemniło. Tak się zająłem tym dronem, że naprawdę zrobiło się późno. A jutro potrzebuję tą dechę do korku, więc musiałem po prostu ją otworzyć i wam pokazać, jak ona wygląda na szybkęsa. Latarka jednak jest w zestawie. Zasilacz. Mamy kable USB, klucz. To jest mocowanie, mi się wydaje, właśnie do tej latarki na dechę. Śrubki. Teraz chciałbym wam pokazać krótką wyprawę na motorkach. Zawsze w wolnym czasie z Sylwią po prostu próbujemy wykorzystać pogodę. Sylwia też musi dużo jeździć na motorze, bo niedawno zrobiła prawo jazdy, więc zapraszam. I do następnego razu. No. No, jedziemy. 60 km. Powinniśmy tam być gdzieś w granicach 11, jak wyjedziemy do 15 minut. Wiesz? No, wyjedziemy, ja jestem. Dron się ciągle suszy, więc nie mam drona. Pogoda jest w Finlandii. Normalnie lato zawitało na chwilę, także wracamy później. Biorę się za koszenie reszty trawnika, bo już jest długa trawa. Ciężko było to wczoraj kosić. Szukamy jakiejś miejscówki, tam na tej kamienie możemy sobie usiąść.
No i dotarliśmy tutaj na plażę, na Bali High. Plaża wygląda normalnie. Ciągnie się tam bardzo daleko. Wydaje mi się, że ona łączy się z Bana Beach, taką plażą, która też jest bardzo popularna tutaj w Irlandii. W Irlandii, w Kerry. No i tyle. Tam widać jakiś zamek duży. Nie wiem, czy na GoPro będzie widać, czy nie. Ale jest fajnie. Zawsze na plaży, nad oceanem jest fajnie i wydaje mi się, że warto sobie szurnąć. Fajna traska. Nie za długa. Tam widzę gościu na kajaczku sobie zasuwa. Widać góry. Widać jakąś wyspę. Także fajnie, kurde. Mówiłem, że ta plaża taka normalna, zwykła, nie? Ona się tam łączy chyba z tą... Z Bana Beach, tak mi się też właśnie wydawało. No Bana wydaje mi się jest ładniej. Tamta plaża też fajnie wygląda, nie? Ja wiem, czy na Bana? No, wydaje mi się, że tak. Poszedł się wysikać i kazał mi rozmawiać do kamery. Plaża cudowna. Gdzieś w oddali jakiś zameczek, nie wiemy co to jest, czy to jakiś turystyczny obiekt, czy odrestaurowany jakiś hotel. Jest dość daleko. Moglibyśmy podjechać tam na motorze, ale nie wiem, czy nam się tak do końca chce, bo pogoda jest cudowna i można chwilkę posiedzieć, poenjoyować i ewentualnie naparzać dalej, gdyż czasu niewiele, tutaj pokażę, może będzie widać, czasu niewiele, trzeba wracać oczywiście, no bo cóż, ale lubimy takie tripki szybkie, fajnie, że blisko można gdzieś dojechać zawsze na jakąś plażę, bo jest ich wiele w pobliżu, na których tak naprawdę jeszcze nie byliśmy, więc czas eksplorować. Szkoda, że nie mam drona, kurde. Teraz mógłbym sobie spokojnie polatać. Popatrz mi się, może nie. Jest szansa, że będzie żył. Jak nie, to już musiałem mi dać na nowego. Przemyśl tą sprawę. Jak przemyślisz tą sprawę, jak ja potrzebuję? Potrzebuję wetsuit, kochanie. I potrzebuję deskę dla mojego pipika. Kupię jej kamizelkę, żeby się nie utopiła. Nie? To muszę ją nauczyć pływać. Bo ona jak już nie czuje dna, to panika jest. Więc muszę wziąć krowę do wody. Ale to przecież to jest hipopotam. No to więc dlatego trzeba wziąć hipopotama do wody, rozumiesz to? To ona pójdzie na dno i będzie po prostu szła po tym. Po dnie, z tak nurtem. Długo aż się wynurzy. Wstrzyma oddech, ktoś powie. Jaja? No. Ale jakbyś miał skuter wodny, to byś mógł tam zobaczyć, co to jest. No, kupimy sobie kiedyś skuter wodny. Bo jak blisko są w ogóle te góry, to też jest ciekawe, bo tam można dopłynąć. Co to jest w ogóle? Nasz plan na przyszłość, marzenie takie, co które nie cypel? Wiadomo, czy się zrealizuje, to będą skutery wodne i będziemy eksplorować wybrzeże Irlandii. Co tam? Pomarzyć zawsze można. Tam dalej, co mówisz, to jest taka szafirowa woda tam. Lecimy.